Gospodarstwo rolne prowadzę od 2008 roku. Nasza powierzchnia ogólna gospodarstwa wynosi 102 hektary, w tym 4 hektary łąk, a 98 hektarów gruntów ornych. Zajmuję się uprawą buraków cukrowych, pszenicy, rzepaku, no, kukurydzy na kiszonkę i traw, które są potrzebne do paszów objętościowych dla bydła. W gospodarstwie utrzymujemy na chwilę obecną 43 krowy dojne. Łączna liczba bydła wynosi około 95 sztuk. W gospodarstwie mamy wóz paszowy od 2013 roku. Od momentu zakupu wozu paszowego odczuliśmy bardzo dużą ulgę, jeżeli chodzi o pracę fizyczną przy zadowaniu pasz dla bydła, no i oczywiście wzrost wydajności. Przed zakupem wozu w gospodarstwie mieliśmy duży problem ze zdrowotnością. Brakowanie stada wynosiło około 30%. Obecnie, kiedy jest wóz, znaczne są postępy zdrowotne. Brakowanie spadło do 3%. Obecnie nie ma takich problemów jak kulawizny, kwasice. Jest lepszy rozród i wzrost wydajności. Wóz paszowy został zrobiony na specjalne zamówienie, ponieważ jedyny sposób to jest wysyp tylny w naszej oborze. Plus jeszcze musiały zostać zmienione jego gabaryty, ponieważ wysokość nie pozwalała nam na zakup normalnego wozu, więc został dopasowany tylko i wyłącznie pod naszą oborę.